Dzień dobry, proszę Państwa. Teraz mnie nękają osobistości różne od pana Chojeckiego, Sendeckiego, Sandżai, Basi Florczak i tak dalej, nazywając mnie agentem Potockiego, Patlewicza, Bieńki, nawet samego jeżeli Bąkiewicza wymienił, to dobrze, czy już nawet szturmowcem mnie nazywają. Ale i uważają, że ja tylko skłócam ludzi. Dobra. Będziemy dzisiaj działać na ocenach. Łapki w dół. Będziemy tak pokazywać paru wariatów. Tak zwanych. I teraz tak. Żebym ja nie musiał krytykować. Weźmiemy tutaj obrazki. I oceniajmy to tak. Łapki w dół, raczej łapki w górę, to oznacza, że są debilami i są pseudonarodowcami. Łapki w dół oznacza coś innego. Komentarz zawsze dlaczego. I zaczynamy z tematem. Więc nie będę głosował, poza tym na szczęście nie muszę głosować. A kogo popierają na prezydenta Warszawy? A ja popieram Marka Jakubiaka z Kukiz 15, ponieważ uważam, że to jest jedyny kandydat, który cośkolwiek potrafi to jest bardzo stare. Konkretnego powiedzieć i zrobić i zrealizować. Okay, a Legionowie kogo popierają na prezydenta Warszawy? Kogo? Ale na prezydenta Warszawy? Przecież my mamy prezydenta Legionowa. No dobrze, ale masz jakieś pojęcie, kogo byś wskazał? Idzie człowiek zagubiony przez internet, spotyka ciebie i pyta. Robota Rafała. No, to pytanie jest dobre. Najbardziej pro taki warszawski, warszawską opcją, pro urbanistyczną opcją. Wycinamy to, nie odpowiadaj. Jest Jan Śpiewak, ponieważ jako jedyny właściwie tutaj w tej Warszawie mieszka od... Widzicie? Precz z komuną, komuch? Zaraz, panowie, dajcie człowieka. Komucha popierasz? No widzicie, nawet Siedlecki go zjarał. Dobra, to teraz pokazujemy. Musimy ocenić. No to teraz zaczynamy oceniać. Pamiętajcie, łapkę w górę, jeżeli uważacie ich za debili pseudonarodowców. Jeżeli uważacie coś odwrotnie, to łapkę w dół i komentarz. Dlaczego? Jeśli dojdziemy do władzy, wiemy, jak ten problem rozwiązać. Rozwiązanie tego problemu... My, narodowcy, jeśli doszlibyśmy do władzy, wiemy, jak ten problem rozwiązać. Rozwiązanie tego problemu jest banalnie proste. My byśmy dopuścili aborcję w każdej sytuacji, w myśl zasad... Dobra, już następny filmik, bo ja czasu nie mam. Dobra, pamiętajcie, łapkę w górę czy w dół. Nie, to chyba nie ten filmik weźmiemy nawet. Spokojnie, proszę Państwa, już właśnie oceniacie, to już teraz daję dla widzów. Dajemy właśnie to dla widzów, żebyście mogli ocenić. Po prostu jak to zobaczyłem, to się po prostu popłakałem. Po prostu się chciałem, po prostu popłakałem. Szanowny panie prezydencie, szanowni Polacy, tutaj mieszkający we Francji, i szanowny panie ambasadorze Polski. Proszę cię, proszę cię. Dobra, oceniamy, proszę Państwa.
Czekajcie. Powiem ciężkie słowa. W czasie, kiedy nastąpił trzeci rozbiór Polski, kto miał rację? Kościuszko, insurekcjoniści czy Tarkowica? Ja wam powiem. Tarkowica. Tarkowica. Przewartościowują się wartości. Ja dzisiaj tu przy tym grobie przewartościowuję wartości. Niech żyje Tarkowica. Czekajcie, proszę państwa. Właśnie szukamy filmu porządnego. Oceniajcie, będziemy oceniać na bieżąco. O, jeszcze tutaj, proszę ocenić, czy to są faktycznie narodowcy. Chciałam powiedzieć, że jednocześnie namawia się kobiety na rodzenie, po to tylko chyba, żeby rodziły, żeby mieli świeże mięso do jedzenia i picia krwi. Ale kto? Ponieważ nawet nie wiecie, że Watykan organizuje krwawe jatki na dzieci. To trzeba odbycie, bo ja też jestem, ja też... Skąd pani ma takie informacje o wyty Watyka? Proszę państwa, powiem tak szczerze, mnie już głowa boli od tego. A ja niestety muszę to nagrywać. I to przesłuchiwać, i to montować potem. Dobra, chyba się coś zacięło. No proszę państwa, tutaj od Sendeckiego nikt nie powie. No przecież maskę Nura nosił, no zobaczcie. On, jak on nosi maskę, to taka tak naprawdę to jego twarz. Po prostu, on po prostu bierze tą maskę, po prostu tak koloryzuje sobie. Z tego dnia po pogrzebie, jak już poszli wszyscy. Dobra, idziemy dalej. Nie można krytykować, trzeba żyć jak za komuny. Dobra. To my chyba już mamy niewiele właśnie. Na pewno niewiele. A to są stare filmiki w ogóle. A, jeszcze tak. No nie, nie możemy, proszę państwa, komentować spraw bieżących, bo to komunistom się nie podoba. Ale jeszcze dajemy dalej i tak dalej. Rozwiązanie tego problemu jest banalnie proste. My byśmy specjalnie dopuścili aborcję w każdej sytuacji. To robię specjalnie, żebyście mogli, proszę państwa, ocenić. Niech się skrobią. Ja wiem, że koła związane z Kościołem na Biblię, na starą żydowską Biblię, wisi mi koło dupy ona. I chodzi sobie do kościoła, można powiedzieć, że Biblia to szmata, że to kurwa ją napisała, a tak dalej, to mam tu, to ksiądz ci zawsze wybaczy ci wszystko, amen. Dobra, dajemy dalej. Już może bez komentarzy. Dobra. Już tam naślę swoich, kurde, tam baby boyów. Albo sekta Chojeckiego nasyła nam jakichś ludzi. Pamiętajcie, czy to jest normalne? Czy według dla was zapach gówna to jest taka ambrozja, żebyście je zjedli? Dobra, może jeszcze jedna osoba lub dwie. Następna. Nie można krytykować. Komuna. A dlaczego nie? To moja wina, że jak widzą koszulkę, to kurde pół rządu wpierdziela. No tak, widzą koszulkę, to od razu zwiewają, kurde, Grodzki, Duda po prostu ucieka, bierze, kurde, ten, pakuje rzeczy. Dobra, następne. Dzisiejszym gościem specjalnym będzie, kurwa. No, oczywiście, trzeba poprzeklinać. Tutaj, proszę państwa, i teraz oceniamy w dół, w górę, w dół, że są szurami i są pseudonarodowcami, debilami,
No tak, czyli że są debilami, pseudonarodowcami i szurami, także nimi nie są. Komentarz, uzasadnienie dlaczego i mamy tutaj filmiki. Do zobaczenia, do usłyszenia i panie Sendecki, czy tam inne sekty Chojeckiego, czy tak dalej, proszę mi nie nasyłać ludzi. Do zobaczenia, do usłyszenia, komentarze można, lajki i tak dalej. Proszę udostępnić dalej, bo ze względu, jeżeli, oczywiście każdy może oceniać, spokojnie. My dajemy, ja teraz daję wam wolność słowa i wypowiedzi. Każda dziewczyna, dziecko ma do tego prawo się wypowiedzieć. Ma, jeżeli ja jestem tak agentem Patlewicza, czy Bieńki, czy Bąkiewicza, czy Potockiego, czy Szturmowców, czy już nie wiem jakim agentem muszę być, bo wcześniej byłem rosyjskim, teraz jestem jakim, nie wiem, jestem agentem agentów po prostu. Tak mi ci ludzie mówią. Nie wiem. Stałem się agentem agentów po prostu. To jest, bo... Znaczy oni nie są agentami, ale to jest śmieszne, że tamtych się nazywa agentów, mnie też, i potem nas się daje jako współpracowników. No jakie to jest śmieszne, jestem już od agentem Potockiego, od agentem Patlewicza, od agentem Bąkiewicza, agentem Bieńki. Agentem wszystkich i wszystkiego. Amen. Tylko wy jakim jesteście agentami? Izraela? Niemiec? Może Stanów Zjednoczonych? A może i Indii? Oceńcie sami, proszę państwa. To jest tylko pytanie. Nie mam prawa krytykować nikogo. Inni mogą krytykować Bieńkę, Bąkiewicza, Patlewicza, Potockiego, Budkowskiego, ale jak się już rusza Sendeckiego czy pana Olszańskiego, to już nie można. Bo przecież tacy ludzie muszą ośmieszać i po prostu dawać albo banderowcom ludzi młodym, albo PiSowi. I będzie tak PiS nami rządził do końca świata. I jeden dzień dłużej. Podziękujcie właśnie takim ludziom. Bo na pewno człowiek nie zrezygnuje z poglądów, ale pójdzie gdzie indziej. Tylko ja jestem tym złym, który dzieli ludzi. Ale jakby Karakan by przyszedł i by powiedział, że chce być z nimi i by Sendecki to przyjął, to co? By mógł? Pomyślcie przez chwilę. Do zobaczenia, do usłyszenia, udostępniajcie, oceniajcie. Jeszcze raz, trzymajcie się.